Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Witam was po tygodniowej przerwie. Jak tam było beze mnie? A u mnie to był, o Jezu, jaki był balet, słuchajcie, jaki był balet. Polecam wam wszystkim, jak macie okazję jechać gdzieś, wyrwać się z domu, naprawdę. U mnie w domu jest super, ale wypad z samymi babami, jeden chłop, słuchajcie, 9 osób. To jest po prostu coś niesamowitego, słuchajcie. Jak ludzie z różnych krańców Polski mogą ze sobą tak współpracować i tak zajebiście razem pić wódkę. To jest coś niesamowitego, jak wódka nas łączy. Słuchajcie, to był fantastyczny wyjazd. Ubawiłam się na maksa. Było zajebiście, naprawdę było tak zajebiście. Jak będziecie kiedyś mieli okazję jechać gdziekolwiek, to się nie zastanawiajcie, tylko jedźcie. Z przyjaciółmi, z rodziną, z kimkolwiek. Po prostu wyjeżdżajcie, bawcie się, słuchajcie, bo no życie jest takie, a nie inne, ulotne po prostu. Bawcie się, słuchajcie, bawcie się. My mieliśmy przewodnika, słuchajcie, mieliśmy nocne zwiedzanie w Kazimierzu Dolnym. No jak ten facet na początku nam, bo to babka nam była naszym przewodnikiem, ale facet tam pobierał hajs, nie? Bo facet jak zwykle od hajsu, nie? No jak ten facet, słuchajcie, nam na początku powiedział tego całego zgromadzenia, że na końcu będzie grzane piwo, to już kurwa nic nie pamiętałam, co tam my po drodze zwiedzaliśmy, tylko ja mówię, gdzie ta budka z tym browarem? Plataliśmy, słuchajcie, w nocy po tym Kazimierzu, pizga w kieleckim, słuchajcie, zimno, deszcz kropił. Później dali nam pochodnie, szliśmy pod jakiś cmentarz, jakimś wąwozem. I po prostu wszyscy mówili, gdzie ta buda z tym browarem. Taki grzany piwko teraz, by się tak ujku, tak blablabla. No po prostu, słuchajcie, to była jedna rzecz, co wam mogę powiedzieć w ogóle o Kazimierzu Dolnym, nie? Że jest piwo na końcu. Weźmiecie sobie wycieczkę, to będziecie mieli piwko albo grzane, albo zimne. Ja wziąłam zimne, ale ktoś powiedział, że nie bierze wcale, bo nie ma ochoty na picie, to ja mówię, to ja poproszę dwa razy. Ale przynajmniej wiem w tym momencie, że alkoholu nie tnę przynajmniej przez 2 dni. Naprawdę, mam przesyt. Przynajmniej 2 dni muszę zrobić przerwę, bo to wiecie, to nie ma co pić. Słuchajcie, kochani moi, życzę wam wszystkim miłego dnia. Od jutra coś tam działamy, jakieś coś tam powrzucamy, jakieś filmiki, żeby was dalej bawić, bo to po prostu, wiecie, wszyscy mi piszecie wiadomości, gdzie ty jesteś, kobieto. No nagrywałam, że wyjeżdżam, ale fajnie, że wiecie, że tęsknicie za mną, nie? Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. To mnie napędza oczywiście. No jeszcze czuję się taka troszeczkę, wiecie, podziębiona, nie? Bo co tam zimno było, plus to grzane winko, piwko, sriwko, to wiecie, to wszystko się kumuluje. Cumulation, energization. Także życzę wam wszystkim naprawdę miłego dnia. Pamiętajcie, żeby się uśmiechać i pamiętajcie, żeby się cieszyć, kurwa, z życia. Naprawdę, trzeba się cieszyć z życia, bo życie jest tylko one.